Ząb, marynarz, przedsiębiorstwo, piekarz. Te słowa zupełnie inaczej piszemy i zupełnie inaczej czytamy. Różnica między wymową a pisownią stanowi w Polsce dosyć spory problem, bo opiera się na regułach ortofonicznych, które nie są aż tak popularne jak ich siostry, czyli reguły ortograficzne. Zostańcie ze mną i posłuchajcie, jak okiełznać trudną polską fonetykę. O tym, że język pisany różni się od języka mówionego, jesteśmy uczeni już w początkowych latach szkoły podstawowej. Uczy się nas dzielenia na litery, na głoski. Natomiast tak naprawdę dosyć mało miejsca poświęca się temu, żeby wytłumaczyć nam reguły ortofoniczne, zasady fonetyki polskiej, czyli sposób wypowiadania poszczególnych słów. A to materia niełatwa, bo okazuje się, że w bardzo, bardzo wielu przypadkach ta różnica pomiędzy pisownią a wymową jest znaczna. Spójrzcie na pierwsze słowo, krótkie. Ząb. Słyszycie, jak je powiedziałam? W zapisie mamy trzy litery. Z, O i B. A w wymowie mamy cztery głoski. Mamy z, O, M, P. A więc w zasadzie tylko Z czytamy jak Z. Pozostałe dwie litery czytamy zupełnie inaczej. A teraz spójrzmy na najtrudniejszy przykład, jaki dla Was wybrałam, czyli słowo przedsiębiorstwo. Mamy tutaj litery P, RZ, E, D, S, I, E, B, I, O, R, S, T, W, O. A jakie mamy głoski? No to posłuchajcie. P, sz, e, t, ś, e, m, b, i, o, r, s, t, f, o. Widzicie, jaka jest różnica? W zasadzie można powiedzieć, że zupełnie co innego piszemy, a zupełnie co innego mówimy. O tym, jak którą głoskę wypowiadać, mówią nam właśnie reguły ortofoniczne, czyli te, które określają, jak w danym momencie wymawia się określone słowo i określony dźwięk. Jeśli ktoś z Was kiedyś uczył się jakiegoś języka obcego, widzieliście pewnie w słowniku zapisane obok słów w nawiasach kwadratowych te same słowa, ale już alfabetem fonetycznym, czyli zapisane dźwiękami mowy, a nie literami. Dzięki temu łatwiej jest nam nauczyć się, jak czytać słowa z danego języka. Szkoda, że tego języka fonetycznego nie uczy się w szkole, czy też nie znamy go wszyscy, bo wtedy łatwiej byłoby nam się nauczyć wypowiadania naszych rodzimych słów. W przeciwnym wypadku niestety musimy korzystać z grubych, opasłych tomów fonetyki, żeby sprawdzić, jak co się wymawia. Pamiętajcie o tym, że wymowa i pisownia w języku polskim to często dwa różne światy i tam, gdzie coś czasem trzeba powiedzieć z dużym wysiłkiem albo z dużym napięciem, to najprawdopodobniej będzie sytuacja, kiedy wcale tej głoski się nie czyta tak jak litery, a zupełnie inaczej. Wtedy warto to sprawdzić w słowniku czy podręczniku do fonetyki. Do tego Was zachęcam. Tymczasem subskrybujcie kanał, piszcie pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia.